zainteresowana stworzyć taką limitowaną kolekcję, nie więcej niż 5 sztuk. To samo miasto, nie? I ona mówi, że... Ponieważ to jest samoostrząca siklina, tak zwana. To jest troszeczkę... Z czym tutaj? O, z tym. To są, te są dużo lepsze od tych. To znaczy, przepraszam, z mojego doświadczenia na tak? To jestem przerażona, bo jak będzie padało, to wiesz. Dobra, bo ja jeszcze nie ten, nie mówię, to zacznę już gadać jak... To będzie wtedy, będziemy nagrywać, okej? Okay? Myśliła coś, wymyśliła lub może, nie wiem, przyswoiła, zainspirowała się i nazwała to folks, szenil. Jak to powiedzieć folks, czyli udawana szenila, tak? Przeszła ta technika wiele modyfikacji. Jest kilka osób, które wybitnych, które się zajmują tą techniką i jakby stworzyły plus ta skóra z... Bóg wie czego, na czarno-białe. To jest, uważam, udany projekt. Czy zdjęcia robiłeś? Robiłam zdjęcia, teraz kręcę. No powtórka z tego filmu. Badamy drugi kolor. Artystycznymi działaniami. To jest absolutna podstawa, ok? Jakbym sobie chciała ułatwić to cięcie, tak, to bym przycięła do równego. Może z jednej strony przytnę, będzie wiadomo, że jest łatwo. Muszę się dostać do ostatniego rzędu, ułożyć nożyczki. A ponieważ tu już nie mam spodu, to jest to, co mówiłam. Ja nie lubię wrzucanych do pralki, ale ludzie wrzucają do pralki, tak, więc... No generalnie widać te sposób. Frędzelki, dziewczyny? Proszę, zobaczcie. Widać, jak się robi frędzelki? Wziąć do kolorów, żebyśmy zobaczyły, jak to działa. Zaczynamy, jak się środek przeszyję, to po pierwsze no nie pofalbani mi się. Pokałam równych 5 was. I będzie zmiana techniki szycia. Co mi się żywnie podoba? Co mi się urodzi? Duże, małe, średnie, cienkie, jakie chcę, tak? Dlatego zachęcam, żeby po prostu robić próbki, a poza tym w skarbie tu jest ileś warstw i tu jest grubo i to jest bardzo fajne. Ta technika jest bardzo wdzięczna za grubość, ilość warstw. Oczywiście to, tego nie można w nieskończoność. Mogę rozcinać po jednej warstwie, tak? Przeszyłam, tylko warstw musi być dużo. Widać? Przeszyłam, następnie podcięłam w V, następnie odwinęłam. Teraz to już tu nie ma nic ładnego.
Ta nie wychodzi. A ty, Roxy, co powiesz? Do the clay. Teraz co robimy? Tworzymy podstawowe wzory. Wzór, ornament. Jeszcze technika konfetti, także nie to dwie techniki. Właśnie, tak się obawiałam. To jest znowu pięć warstw? Tak, no to w ogóle nie ma bata, tak? Chyba, że tu jest. No, to ona zdecydowanie na słoiki liczy. Takie coś podobne kupiłam. Może być? Może być. Po prostu tak.